Kurde, cofnąłem się. Dobra, to w drugą stronę muszę iść. Tutaj nie przejdę. Czekajcie, bo tutaj też się cofnę. Już się zgubiłem, o nie. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic. No i słuchajcie, zrobimy sobie kolejną mapeczkę od Aero. Tym razem zrobił ją z komposem. Mapka, powiem wam szczerze, prezentuje się całkiem ładnie. O, tam jest chyba koniec. Jest dość duża, jest dość duża. Mapka zaczyna się już tutaj, także za chwilkę sobie wystartujemy timer. Tutaj będziemy musieli wciskać pewnie jakieś przyciski. A tu są drzwi, o ile się nie mylę. Więc startujemy timer, gotowe. No i zaczynamy wciskać przyciski. Myślę, że tutaj nie powinno być jakiegoś większego problemu z tym. Chociaż te są dość takie, nie? Bo one się obracają. Kurde, sprytnie, sprytnie. Ciężko to będzie ogarnąć. Oj, wyłączyłem jeden przycisk. Aż mi się w głowie kręci, kurde. Dobra, to troszeczkę potrwa. O dobra, jedną mamy już. Ej, patrzcie, drzwi się otworzyły. Haha, to nie muszę wciskać już wszystkich. A, proszę bardzo, jaka ładna skałka zrobiona, kurde. No, i to mi się podoba. Zobaczcie, jakie ładne te mapy Aero robi. Są jakieś szczegóły. Nie wiem, czy tu jest jakiś przycisk. A, jest, patrzcie. Ciekawe, czy tutaj coś jest. O, patrzcie, jest też. Z kontrolem trzeba. I siup. Gotowe, ale czemu to się obróciło? O, zobaczcie, przycisk się odblokował. Kolejny przycisk się odblokował. No i drzwi nam się odblokowały, super. Ej, ale nam szybko idzie, ale nam szybko idzie. Ale co teraz mamy zrobić? Czekajcie, bo tu jest jakiś labirynt. A ja bym się rozejrzał tutaj jeszcze. Dobra, czyli tak, pewnie w labiryncie będziemy odblokowywać te drzwi. Kurde, to jest timer. O, zobaczcie, czyli jak ja tu wejdę, to ja już stąd nie wyjdę. Kurde, i zaczęło się to obracać, no super. Ja już się zgubiłem. No to niezły, kurde, labirynt mi się obraca. Ja pierdziu. Kurde, cofnąłem się. Dobra, to w drugą stronę muszę iść. Tutaj nie przejdę. Czekajcie, bo tutaj też się cofnę. Już się zgubiłem. O nie. Czekajcie, tutaj stąd przyszedłem. Tu byłem. Dobra, mamy kolejne schodki. No idzie się pogubić. Jeszcze zwłaszcza jak się obraca. Kurde, aż mi się w głowie kręci normalnie. Będziemy się obracać w lewo teraz. O, przycisk znalazłem. Brak połączeń. Kurde. Ej, a jak ominąłem jakieś przyciski wcześniej? Ja pierdziele. Ej, patrzcie, tu są jakieś drzwi. O! Dobra, mamy kolejne sotki. Tutaj jeszcze na kuckach musimy iść. Dobra, ale i tak, kurde, speedrunuję tą mapeczkę. Łatwiutka mapeczka. Patrzcie, gdzie są schody, kurde. Już wam pokazuję, gdzie są schody. O,
Przejdźmy. O nie, co się dzieje? Dobra, przeszedłem. Kurde, skończy się to? O nie, tutaj nie chcemy spaść. Ja pierdzielę, no niekończący się labirynt, co to jest? Kurde. Co jest? O nie, zablokowałem się. Dobra, nie. O nie, o nie, o nie. O, o. Utknąłem tu. Utknąłem tu. O, o. Ej, utknąłem. Chyba muszę usunąć ten bloczek. Kurde. O, o. O, o. Nie no, chyba muszę usunąć ten bloczek, bo nie wyjdę stąd. Dobra, usuwam ten bloczek. Ja wiem, że pewnie o to chodziło, żebym się zablokował, ale ja utknąłem na dobre, nie mogłem się w ogóle ruszyć. Oho, przycisk. Wcisnąłem go, czy kurde, chyba go dwa razy wcisnąłem. Ej, nie widzę, czy go wcisnąłem, czy nie. O, o. Nie widzę, czy go dwa razy wcisnąłem. Oj, nie przejdę tam. I nie zobaczę. A on jest do czegoś. Kurde, i nawet nie wiem, gdzie się drzwi otworzą. I nie wiem, jak to sprawdzić. Kolejny przycisk. Okej. Czekajcie. Dobra, drzwi się nam otworzyły, spadamy stąd. Uff! Ja pierdziele, to było straszne, to było straszne. Ej, a mogę wyłączyć ten labirynt? Mogę. No to git. Bo troszeczkę FPS-y spadały. Ej, czekajcie, tu mi się coś zapaliło. Użyj. A, to światło mi się zapaliło. Och, kurde. Nie wiem, co tu zrobić mam. O, kurde, co to? Głupi smok. Żółw. Szukamy, pewnie przycisku szukamy. Chyba, że... Może gdzieś tu na tych drzewach ten przycisk będzie? O, o, o! Brak połączeń. Tam jest przycisk. Nie wiem, czy ma połączenie. Nie wiem, gdzie w ogóle drzwi są. Czekajcie, sprawdźmy ten przycisk. Brak połączeń, dobra. Hmm. No dobra, no tam z góry nie widać żadnych przycisków w sumie. Hmm. Zobaczmy od dołu wszystkie drzewa. Dobra, w tym krzaku wygląda na to, że nie ma przycisku. Sprawdzam wszystkie miejscówki, w których mógłby być przycisk. I dokładnie sprawdzam każde drzewko. Znaczy drzewko będę później sprawdzał. A ciekawe, czy w smoku może być przycisk. O, jest, ale ten... nie działa. Dobra. W takim razie, zobaczcie, tu jest przycisk. I ten przycisk jest dobry. Tylko ja nie wiem, gdzie się drzwi otwierają. Być może musimy znaleźć jeszcze jakiś przycisk. Czy w tych drzewach mógłby być gdzieś przycisk ukryty? Tu chyba nie. Tu chyba nie.
Ale w tych gdzieś mógłby być jeszcze ukryty przycisk, więc zaraz się tu rozglądniemy. I chyba możemy to od razu zrobić, bo tu już nie mamy przeszkód. Ej, czekajcie, patrzcie, tu jest jakiś parkour. O, obróciło się tam coś, widzicie? I drzwi się otworzyły. A, widzieliście, kurde, jak wypatrzyłem? O, nie. No to, kurde, pięknie. Dobra. Buy Aero. And. Comps. Koniec. A tu nie powinno być... O, jeszcze? Ej, kurde. Miała być taka długa mapeczka. Zobaczcie, jak szybko sobie z nią poradziłem. 10 minut. Taki dobry jestem. Chyba, że tu jeszcze coś muszę zrobić. Nie. Nie, mogę wyjść. Dobra. No to w takim razie będziemy musieli zrobić sobie jeszcze jakąś mapeczkę. Dobra. Mamy kolejną mapeczkę. Mapka 16x16 od Taco. No i ciekawe, co udało mu się zmieścić w takiej mapeczce. Czekajcie, ja wyciągnę to, to i to. Przyspawajmy sobie tą mapeczkę szybciutko. No okej. W takim razie zobaczmy, co on tutaj zmieścił. Ja pierdzielę, no te przyciski. To już gdzieś kiedyś widziałem coś podobnego. Na 100% te przyciski z przodu nic nie robią. Wcisnąłem to? Czekajcie, jakby to zrobić, żeby to fajnie tak, żeby sobie nie wyłączyć tych przycisków z przodu. Tak tu, o. Cyk. I cyk. Chyba wszystko. Dobra, pięknie. Ja już mam na to sposoby, już kurde doświadczenie to. Okej, a to co? Okej. Okej. Okej, dobra, tutaj będziemy musieli podjechać i wyłączyć. Dobra, nice. Cofamy. I pięknie. Ej, kurde, fajne to jest. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale super to jest. I co się stało teraz? A, tu drabinkę mamy, zobaczcie. Dobra. Ha, ha, ha. Śmiejesz się ze mnie, czy co? Co to? Jakim cudem ja tam czujnika jakiegoś używam, ej? A, o co tu chodzi? O co tu chodzi? E? A, czekajcie, może... Może musimy wyłączyć wszystkie te sensory, tylko że ja nie wiem, jak to zrobić. Kurde. A, czekajcie, młotkiem możemy w to bić. Ja myślałem, że sensor... Jak ja podchodziłem, to te H się zaczęły tak dziwnie obracać i myślałem, że ja muszę podchodzić. Myślę, kurde, jak ten sensor działa? O, no bo ja to ciałkiem mogę popchnąć jeszcze. Musimy to tak powolutku obracać. A. Dobra, ten nie będzie działał, ten nie działa. I ten nie działa. He!
No i pięknie. A tu co mamy? Bo ja nic nie widzę. Nic nie widzę. A, czekajcie. Nie. Dobra, czekajcie. Tutaj się warstwami to rusza. Tu na przykład. Nie. Tu widzicie? O! Mamy tą. Oj, zobaczcie, teraz mamy dwie te. Teraz musimy znaleźć sposób. Oj. Dobra, to jest od tego pierwszego. Musimy znaleźć sposób, żeby kręcić drugim. O, znaleźliśmy sposób. Dobra, mamy to chyba. Ale teraz mamy, zobaczcie, widzicie, ułożyły nam się chyba dwa. Więc musimy tym kręcić teraz. Nie tym. Tym kręcić, dobra. O, było. Okej. I co teraz? O, nie to. To? Okej. Sensor odblokowany. I koniec. I zapomniałem timera włączyć. No ale z 5 minut to trwało. Z 5 minut to trwało. Kurde, że zapomniałem timera włączyć. Ja pierdziu. No dobra, no to nie będę robił cięć, to ten, to będziecie wszystko widzieć. Kurde, i teraz źle zrobiłem, bo zrobiłem krótszą mapkę, mogłem dłuższą zrobić i co? I teraz będzie krótki odcinek. To w takim razie, słuchajcie, zapraszam was na Discord, serdecznie was zapraszam na Discord. Ja tam codziennie jestem, zawsze piszę z ludźmi na Discordzie. Gadam, pytam o różne rzeczy, także no zapraszam. A jakbyście chcieli mapeczkę zrobić, to też zapraszam, bo to tam wszystkie informacje są i tam się wrzuca te mapeczki i tam ogólnie, Można też się zapytać o coś, albo zapytać kogoś o pomoc, wtedy pomoże wam budować mapkę. Fajnie jest, zapraszam. No a teraz no to zrobimy sobie kolejną mapeczkę. Kurde, to nawiedzone więzienie, usięło mi kurde, nawiedzone więzienie Mosiek TV, mapa od Taco, Aero i Komposa. No, mam nadzieję, słuchajcie, że nie będę się zbyt długo męczył z tą mapeczką, bo... O, szczałeczka, to chyba tędy. Nie, kurde. Którędy jest wejście? Mam nadzieję, że nie będę się zbyt długo męczył, a to dlatego, że już, kurde, dwie mapeczki zrobiłem. No ale nie chcę zbyt krótkiego odcinka wrzucać z mapeczek, więc zrobimy sobie kolejną. To jest, słuchajcie, ostatnia mapeczka. Na razie, którą mam, więc nie mam mapeczek, więc tym bardziej zapraszam was na Discord i do robienia mapeczek. No bo będziemy... Nie będzie kolejki żadnej, nie? Nie będzie kolejki żadnej. Ej, kurde, nie wiem, gdzie jest wejście. Może muszę ściągnąć tą mapkę z podnośnika. O kurde. Uff. Udało się. Kurde, źle ją troszeczkę przyspawałem. Widzicie, że silnik tu jest? No ale dobra. Jakiś alarm się tam włączył, widzę. Słyszę w zasadzie. Ale nie wiem, którędy się wchodzi tu. A, dobra, tu się drzwi otworzyły, czyli rzeczywiście musieliśmy przyspawać, a ja biegam jak, kurde, ten kurczak bez głowy dookoła. Dobra, timer, żebym nie zapomniał, timera sobie musimy włączyć. Proszę bardzo, timer włączony, no i wchodzimy. No i wchodzimy. Czekajcie, sprawdzę jeszcze opis może mapeczki. Nie biorę żadnych narzędzi. Parkour, find the button, strzelanie. Hakowanie, to co lubisz. Okej. No okej. Czyli nie biorę żadnych narzędzi, wyrzucam wszystko. No i wchodzimy tutaj do środka. Musimy przycisk znaleźć. A, dobra, no zamknąłeś nas. Okej. Tutaj mamy przycisk kolejny. Tutaj mamy przycisk kolejny i wchodzimy do więzienia. Okej.
A, i teraz mamy parkour, tak? Parkour, mamy tutaj schodki. I tutaj będziemy głową bić pewnie, no właśnie. To co rzeczywiście najbardziej lubię, głową bić w sufit. Ej, patrzcie. Tak sprytnie to można zrobić, patrzcie. Siup, 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 siup i gotowe. Ha! Oszukałem trochę. Ej, ale tam nie doskoczę, nie masz szans, kurde. Jak ja mam tam doskoczyć, że niby... O, doskoczyłem, dobra. I teraz na drugą stronę i tu, tak? Bo tutaj mamy parkour, tutaj nie ma find the button. Ej, utknąłem, dobra. Tutaj nie było find the button, więc tutaj też jest parkour. I tutaj wiem, że jest parkour, bo przeczytałem o tym w opisie mapeczki na Discordzie. Więc... Tylko gdzie ja muszę wskoczyć? Ja muszę pewnie jakiś przycisk znaleźć. Czyli tu... Czyli to nie jest parkour, to jest find the button. Kurde, to ja źle przeczytałem. No tak, no przecież tu jest tylko jeden parkour. Dobra, czyli teraz szukamy przycisków. Pomyliło mi się, myślałem, że dwa razy jest parkour, a dwa razy był find the button, czyli dwa razy szukamy przycisku. Okej. Okay. No dobra, no nic, no. O, kolejny przycisk znalazłem. Tylko najgorsze jest to zawsze, że nie wiem, gdzie są drzwi, nie? No ale czekajcie, tutaj mieliśmy przycisk, tutaj mieliśmy przycisk, tutaj raczej przycisku nie będzie. Tu jeszcze za tymi beczkami ewentualnie może być schowany przycisk, na przykład tutaj, zobaczcie. Co jest, kurde? O! Już myślałem, że nie wyjdę stąd. Ej, tu jest dziura jakaś do tego, do ziemi. Ale tam chyba przycisku nie ma. O, proszę bardzo. Światełko się zapaliło. O, i drzwi się otworzyły, proszę bardzo. Stołówka. O, jakieś tutaj były niezłe rzeczy się działy tutaj na stołówce. Krzesła powywracane. Chyba jakiś bunt w więzieniu był. No i śliska podłoga, ale nie czuć tego. O kurde, co to było? Jak mnie wyrzuciło dziwnie. I tutaj też musimy przycisk znaleźć. Pod krzesłem raczej nie będzie. Pod stołem też nie widzę. Tutaj jest przycisk. Musi tu być przycisk, tylko którędy do niego zerknąć? A może jednak nie ma tutaj przycisku? Nie, no nie ma tutaj przycisku. Myślałem, że tam jest dziura, ale to chyba nie jest dziura. Okej. No dobra. No tutaj jest bardziej ukryty ten przycisk. Ale teraz ciekawe, czy jest jeden przycisk? Czy jest kilka przycisków? Patrzcie, tu jest łożysko. A to krzesło się nie obraca się, to krzesło się. A tu co jest? Tam jest przycisk, zobaczcie. Ej, patrzcie, tam jest przycisk. Ja tego przycisku nie wcisnąłem. A przeszedłem dalej już. I co teraz? Czy to ten przycisk będzie tutaj drzwi otwierał? Nie, no raczej nie. Chociaż, no wiecie, krata jest niby, nie? Kurde, bo nie widzę tej przycisku nigdzie. Cholera. Niedobrze. Widzicie, tak to jest, no. Było napisane parkour, to nie szukałem przycisków, no i tam ominąłem przycisk. Czekajcie, czy my tam możemy wrócić? Możemy tam wrócić. Czekajcie, no to sprawdzę ten przycisk, no. Albo nie możemy wrócić chyba jednak. O, możemy wrócić. Tylko kurde, zaś tu będę musiał skakać, teraz się pewnie będę męczył 10 godzin. Tędy nie wejdziemy. Dobra, nic, sprawdzę ten przycisk. Brak połączeń. Kurde, wiedziałem. No ale musiałem go wcisnąć, nie? Auć. Dobra. Ale kurde. Speedrun. Dobra. Wracamy do stołówki. No i szukamy przycisku. Jakbym był przyciskiem, gdzie bym się ukrył?
No przy tych stołkach, przy tych krzesłach... No kurde, no nie ma szans, bo pod krzesłem nie ma gdzie przycisku dać, bo są rurki. No tutaj z boczku przycisków też nie ma. Młotka nie mogę użyć, żeby przesunąć w razie czego fotel. W sensie krzesełko. Więc no tutaj... Tu jest przycisk. Brak połączeń. No patrzcie, to krzesełko można obrócić. Tylko czy to coś daje nam? Chyba nie. O kurde. Przez przypadek se usunąłem bloczek. Czekajcie, to metalem. Okej, tego nie było, jak coś to nie ja. Kurde, no jeden przycisk znalazłem i on nie miał żadnego połączenia. To krzesełko można przesunąć. Tu się obraca, ale dlaczego się to obraca? I tak nie ma tutaj miejsca na przycisk. Bo inaczej widzielibyśmy od razu dziurę, nie? Widzielibyśmy od razu dziurę. No chyba, że... No nie wiem, no byłoby widać dziurę, nie? Byłoby widać raczej. Może któryś z tych foteli jeszcze można obrócić. No jedyne co, to tutaj pod tym fotelem by coś mogło być, ale... No ja wychodzę na niego, nie da się go obrócić, a młotka nie mam. Kurde, może gdzieś za lampą? A to co to jest? To jest przycisk? Nie. To był przycisk, patrzcie. Okej, dobra. Trochę tam spędziłem w tym pomieszczeniu czasu. Trochę czasu tam spędziłem. Dobra, czekajcie, co my tu mamy? Strzelanie. Albo karabinem zwykłym, co zajmie ci godzinę, albo miniganem zamontowanym na aucie. W do strzelania, A oraz D do skręcania, 1 oraz 2 do podnoszenia działka w górę i w dół. Okej. Pistoletu i tak nie mam, więc musimy użyć tego. Mamy 1, 2. Okej, 1, 2. AD i W, żeby strzelać, okej. Ja muszę to zestrzelić sobie, tak? Dobra, trzeba dziurę zrobić, bo widzę, że jest kilka warstw tego kartonu. O, chyba jest dziura już. Tylko co ja muszę wystrzelić, kurde? Czekajcie, rozejrzyjmy się tu. A, zobaczcie, tutaj jest dziura jakaś, widzicie to? Czyli tu musimy strzelać prawdopodobnie. Chociaż, no nie wiadomo, nie? No troszkę to potrwa. Troszkę to zajmie. A tutaj byśmy mogli jeszcze tego użyć może, nie? Dobra, tamtego się nie opłaca używać. No dobra, no to niszczymy, no. Nie wiem ile to zajmie. No ale musimy zrobić taką dziurę, żeby wyjść. Dobra, zobaczmy jak to tam wygląda. No nadal nawet blisko nie jesteśmy, słuchajcie. Nawet kurde blisko nie jesteśmy. Ale wydaje mi się, że mógłbym troszeczkę wyżej nawet tutaj rąbać, ale możemy się tam jakoś przecisnąć, więc na razie skupmy się na tym, żeby zrobić dziurę. Na dół. Tam dziurę, o. Do góry? O, zróbmy dziurę. Okej. Chyba mamy przejście, ale jeszcze... Nie przejdę. Kurde. Został jakiś taki jeden przeklęty kartonik. Kamera podąża. Kurde. Dobra, chyba to mamy. Idziemy tam. Okej, i tutaj mamy hakowanie. Do not enter.
Do not enter. Tutaj nic nie mamy. Tutaj musimy to zhakować. Tylko co tu się musi zrobić? Wszystkie się mają zapalić bramki, czy co? Okej. 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 Wszystkie się zapaliły, ale to chyba nie to. Tu się winda powinna z... Okej. I muszę tam wskoczyć, co? No i jestem. 17, 18 minut. No! No nie jest źle, nie jest źle. W sumie tak z 5 minut straciłem, znaczy straciłem, no z 5 minut szukałem przycisku tam w tej stołówce. No i w sumie dość sporo zajęło strzelanie z tym karabinem. Fajna mapeczka, pomysłowa, fajna mapeczka. No ale hakowanie, w sumie to hakowanie mogło być trudniejsze. Ale chyba wydaje mi się, że miałem szczęście. Słuchajcie, w takim razie jeszcze raz zapraszam was na Discord. Mapeczki się już kończą, więc jak teraz zrobicie mapeczki, to możliwe, że w następnym odcineczku w niedzielę następną pojawi się wasza mapeczka. Kto wie, kto wie, zobaczymy. Także serdecznie was na Discord zapraszam, a tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.